Kobieta ufała mu nade wszystko. Chociaż partner nie był idealny, to nie sądziła, że kiedykolwiek spotka ją przemoc, a co dopiero śmierć z jego ręki. Ciało 32-letniej kobiety zostało potraktowane w straszny sposób, wykorzystał jej zęby do makabrycznego pomysłu. Kobieta zniknęła, ale nikt się tym nie zainteresował. Gdyby nie feralna wiadomość, być może nadal wszyscy byliby przekonani, że 32-latka żyje i ma się dobrze. Kobieta nagle zniknęła. Najbliżsi nie wiedzieli o tym przez 4 miesiące. 35-letni Dean Love doskonale znał swoją partnerkę, 32-letnią Kirby Noden. Przyjaźnili się od dziecka, jednak dopiero od kilku lat połączyło ich głębsze uczucie. Na dłużej osiedlili się w Marazion w Cornwalli. Wszystko układało się dobrze, jednak do czasu. Trzydziestopięciolatek zauważalnie próbował izolować ukochaną od znajomych oraz rodziny, co ostatecznie mu się udało. Jej bliscy nie mieli pojęcia, że zaginęła i że mogło stać jej się coś złego, i tak nie mieli z nią kontaktu. Dopiero 4 miesiące po dramatycznych wydarzeniach obrzydliwa prawda wyszła na jaw. Dean Love sam się wsypał, wysyłając wiadomość do członka swojej rodziny. Zamroczony, pod wpływem narkotyków, napisał, że albo ktoś go wrabia, albo sam zabił Kirby. Zamroczyło mnie. Obudziłem się z ciałem na podłodze. Byłem przestraszony, więc się go pozbyłem. Kropka, ona nie żyje. Została poćwiartowana i spuszczona w toalecie i wywieziona, przyp. Redaktor, w koszach na śmieci, brzmiała treść upiornej wiadomości. Policja po otrzymaniu zgłoszenia od kuzyna, natychmiast przyjechała i zatrzymała 35-latka. Ten początkowo przyznał się do winy, lecz podczas procesu pokazywał kompletnie inne stanowisko w sprawie. Zrobił z jej ciałem niewyobrażalne rzeczy, obrzydliwe Love próbował odepchnąć od siebie oskarżenia mówiącem. Inne, że to on jest ofiarą, Kirby miała przyprowadzić do domu dwóch mężczyzn, którzy go zgwałcili i pobili. Innym razem 32-latka miała uciec do RPA wraz z kochankiem i sfingować własną śmierć przez plamienie mieszkania krwią. Okazało się, że Dean Love skatował ją metalowym drągiem z wystającymi śrubami. Mało tego, wyrwał Kirby wszystkie zęby i zrobił z nich naszyjnik, który dumnie nosił przez jakiś czas, a który został znaleziony w mieszkaniu. Trzydziestopięciolatkowi nie przeszkadzało, że przez 4 miesiące mieszkał w poplamionym krwią mieszkaniu, ślady były na podłodze, materacu, ścianach. Bliscy mocno przeżyli śmierć kobiety. Bardzo żałowali tego, że jej partner zdołał ją od nich odizolować. Kirby była w nim zakochana po uszy, a on w niej.
32-latka zajmowała się domem i utrzymywała ich dwoje, kupowała też swojemu partnerowi narkotyki. Zbrodnia miała miejsce w 2017 roku, ale dopiero niedawno wyciekły nowe informacje odnośnie sprawy. Dean Love został skazany na 28 lat pozbawienia wolności. Dwa. Mówią, że jestem zabójcą. Podaruj im jeden dzień w moich butach, nie dadzą sobie rady. Nie potrafią zrozumieć, jak się czuję. Stojąc w kolejce po jedzenie z seryjnymi zabójcami. Chcą, bym był dobry i zmienił się. Jakżebym mógł, wokół tych ludzi i gier, w które pogrywają. Taką poezję pisał morderca do więziennej gazety Inside Time. Źródło, fakt, desun.